Polder Oława Lipki zapełnia się wodą. Mieszkańcy mają obawy, że powtórzy się czarny scenariusz z 1997 roku. Proszę powiedzieć, jak tu powinno normalnie wyglądać, a jak wygląda teraz? Tu są normalnie łąki albo pola uprawne, to zależy, kto ma przekształcone. Aha. I pan mówi, ile, jak ta woda ta szybko naszła tutaj? No w ciągu 2 godzin. W ciągu 2 godzin woda doszła aż tu? Tu jest, bo ta kukurydza była dalej widoczna, a z tamtej strony rowu nie było nic, a już jest prawie pełny. Mhm. I tu normalnie tu kukurydza? Tu normalnie kukurydza jeszcze była dalej, a teraz zobacz pan już ile jest. Mhm. No i tam dalej 100 metrów jak my tu stoimy, będzie przesmyk przed asfaltem. No i to będzie cisło tu. Mhm. No bo gdzie indziej. A wczoraj jak tu wyglądało? O, nie było tak. Ja wczoraj byłem na tamtym mostku, a dzisiaj tu przyjechałem specjalnie zobaczyć. To ale tak jakby pan miał oszacować to koryto normalnie rzeki, jak daleko jest? Ile a stąd 2 kilometry. 2 kilometry? O, tam jak ten duży las widać. Aha. I tam taka ambona jest, no to tam jest Odra. To dwa kilometry stąd normalnie powinna być rzeka, a jest 10-20 metrów od nas. Tak. Pan pamięta, żeby tak tu wcześniej było? No w 97. Tyle samo było? Podobnie, może trochę mniej.